Nuda może być dobra, pożądana, potrzebna, konieczna? Zobaczmy, co na ten temat mówią badania. Pewien wykładowca akademicki sprawdzał pracę studentów. To był dobry uniwersytet, więc prace studentów były napisane dobrze. Poprawnie. Stylistycznie świetne. Problem polegał na tym, że były nudne. Szczególnie w takiej masie. Dlatego wspomniany przeze mnie wykładowca bardzo się ucieszył w momencie, kiedy natrafił na pustą kartkę. Pomyślał, wspaniale. I napisał na niej zdanie. Zdanie to stało się pierwszym zdaniem słynnej powieści Hobbit. A tym wykładowcą, jak już się pewnie domyślacie, był nie kto inny jak John Tolkien. To pokazuje, że nuda może być jednak czymś dobrym. Szwedzki filozof Lars Svensson twierdzi, że nigdy w historii świata ludzie nie nudzili się tak bardzo jak dzisiaj. Co jest oczywiście paradoksem, bo możemy korzystać z tak wielu różnych rzeczy, które tą nudę powinny zabijać. Tymczasem badania pokazują wprost, między 30 a 90% Amerykanów każdego dnia przez jakiś czas się nudzi. Gorzej jeszcze jest, kiedy spojrzymy na nastolatki. Wśród nastolatków odsetek tych, którzy się nudzą, jest ponad 90%. Ci, którzy się nudzą często, palą więcej, jedzą więcej, częściej popełniają różnego rodzaju przestępstwa i częściej robią rzeczy, których się potem zwyczajnie wstydzą. Nuda może być źródłem bardzo wielu rzeczy negatywnych. Gdyby się jednak nad tym zastanowić, to nuda, jak większość rzeczy, które odczuwamy, ma swój cel. Jaki? Bardzo prosty. Ludzki umysł jest nastawiony na to, żeby wyłapywać zmiany w otoczeniu. Nuda zwykle bierze się z tego, że nic się nie zmienia. Dlatego w którymś momencie mózg zaczyna domagać się bodźców, domagać się zmiany, domagać się reakcji. Robimy różne rzeczy. W takich przypadkach robimy różne rzeczy, często bardzo złe. W jednym z badań osoby, które zostały zostawione w pustym pokoju, w którym nic nie było, poza urządzeniem, które generowało prąd i można było się nim boleśnie popieścić, sięgały po to urządzenie z nudów. Pozbawione bodźców wolały zadać sobie ból, niż tkwić w nudzie. Nuda jest czymś trudnym, bolesnym, ciężko nam ją znieść. Dlaczego więc mówię o paradoksie nudy? Paradoks nudy polega na tym, że będąc znudzonym, tak naprawdę zmusza mózg do pewnych form aktywności, które mogą być bardzo pozytywne. Zobacz. Głównym powodem tego, że ludzie odchodzą z pracy, wcale nie są zarobki. Wcale nie jest zły szef. Wcale nie jest czas dojazdu. Głównym powodem odchodzenia z pracy, tak wynika z badań, jest nuda. Zobaczcie, jestem znudzony, więc szukam czegoś innego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli chcecie wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, to bardzo trudno jest to zrobić wtedy, kiedy ciągle jesteśmy bombardowani jakimiś rzeczami, które musimy zrobić, które wymagają naszej reakcji, które wymagają naszej aktywności. Reformy, zmiany, przemiany zachodzą wtedy, gdy nasz umysł przez jakiś czas jest
pozbawiony bodźców z zewnątrz, to wtedy uruchamia się umysł w takim trybie, który pozwala nam na tak zwane czyste myśli. Człowiek potrafi spojrzeć na siebie, na swój świat, na otoczenie inaczej. Badania pokazują nam, że osoby znudzone, jeżeli mają przygotowany do tego umysł, czyli krótko mówiąc, posiadają wiedzę i umiejętności, wykorzystują nudę do tego, by pisać, tworzyć, by robić coś kreatywnego. W jednym z badań ludzie wykonywali bardzo trudne zadanie, bardzo proste zadanie, przepraszam, bardzo proste zadanie, po czym musieli wykorzystać kreatywnie kubki, plastikowe kubki. I co? Okazało się, że ci, którzy byli bardziej znudzeni, robili to ze znacznie większym zaangażowaniem. Nuda sprawia, że w naszej głowie jest pustka, którą chcemy wypełnić. Ale to ważne. Żeby nuda doprowadziła do czegoś pozytywnego, ja muszę mieć jakiś fundament. Czyli krótko mówiąc, potrzebuję wiedzy, potrzebuję umiejętności, które w momencie, kiedy jestem znudzony, procentują, przynoszą jakieś owoce. Czasami bywam znudzony i mam wrażenie, że wtedy wiele fajnych rzeczy się przytrafia. Czasami, i to częściej, tęsknię za nudą, bo mam wrażenie, że muszę ciągle coś robić. Do refleksji. Z tym was dzisiaj zostawiam.